No dobra. Siemanko, dzień dobry, wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Michał z tej strony. Drodzy Państwo, obiecałem Wam dwa wideo, jednak no trochę się poprzesuwało, trochę się porozciągało, więc obiecany testnet na Mantle Network wydarzy się właśnie teraz, tu i w tej chwili. W sumie to już możemy zacząć, więc zapraszam na intro! Dobra, w ogóle to wam trułem dupę już od dawna o tym testnecie. Widziałem, że tam też kilku podchwyciło ten temat, więc dzisiaj w końcu nadeszła ta chwila, gdzie sobie to przeklikamy. I próbowałem się skontaktować z Steamem, żeby tu wyciągnąć jakąś alfę, ale niestety jeszcze nic nie dostałem. Jedyne, z kim się skontaktowałem, to z panem prezesem, więc pozdrawiam pana Arjuna. Siemanko, pozdrówki. W ogóle teraz mamy napisy, nie wiem czy zauważyliście, ale możemy mieć polskie napisy, możemy mieć angielskie napisy. Pewnie będę jeszcze dodawał hiszpańskie napisy i zobaczymy jak no tam pójdzie. Będziemy teraz lecieć International YouTube. Ale dobra, lecimy z tym testnetem. Tutaj mamy w ogóle TLDR, czyli wiecie co to znaczy? Bo ostatnio nie wiedzieliście co to znaczy GM. A TLDR to znaczy Too Long Didn't Read. To jest po prostu skrót jakiegoś artykułu i on jest przedstawiony właśnie w formie tweeta. Czyli ten artykuł był za długi, nie czytałem, a to jest taki skrót, który możliwe, że przeczytasz. No, więc tutaj to generalnie za dużo się nie dowiemy. Najlepiej jest uderzyć tutaj na dokumentację. I tutaj mamy właśnie Network Faucet, który na początku musimy odwiedzić. Musimy mieć tutaj tokeny Ethereum Gorli, czyli testnetowe i będziemy musieli tutaj dostać tego bita. Żeby dostać tego bita, to tutaj trzeba uderzyć do tego kranika, o proszę bardzo, i trzeba wystosować takiego tweeta. Z tym, że ja już wam trułem... Znowu? Tu jedno światło coś nie domaga. Z tym, że ja już wam trułem dupę od dłuższego czasu, żebyście klikali to Crew3. I widzicie, że ja już nawet nie muszę korzystać z tego kranika, bo już tutaj mam 27 bitów, bo sobie elegancko nazbierałem z tego Crew3 i oni mi go wysłali automatycznie. Także, jak się lata w dobrej ekipie, to się takie info ma, także proszę bardzo zostawić tutaj suba. Nawet się zrybowało. Ale jak należy korzystać, bo nie każdy to wam... Powiem, no, mogliście nie mieć czasu, albo mogliście ominąć to wideo, albo coś, mimo że chyba wspominałem na 3 albo 4 wideo, to tutaj po prostu wklejamy nasz adres naszego portfela. Tutaj musimy, na przykład chcemy 10 tylko bitów, nam wystarczy. Później dajemy tweeta i on nam tutaj przeniesie nas na Twittera i o, taki właśnie tweet tu trzeba puścić. Jak puścimy tego tweeta, to tutaj klikamy verify i oni później powinny nam już automatycznie wysłać te bity. Dobra, więc teraz jak już tutaj wszystko mamy, to wbijamy tutaj na ten Mantle Bridge i będziemy bridge'ować sobie właśnie, co będziemy bridge'ować, chyba to Ethereum. A jakbyśmy chcieli zmienić stronę, to tutaj od razu nam się automatycznie doda ta sieć Mantle. Proszę bardzo. There was an error, czyli wszystko w porządku. O, teraz mnie rozłączyło. No i doleciały już tutaj te tokeny, także nie wiem co on tutaj marudzi. Zmieńmy sobie na ciemną. Dobra, tylko teraz byśmy jeszcze poprosili nasze bity, żeby tu przesłać, także wróćmy sobie po prostu. To na tym Crew3 może możemy sobie porozwiązywać. Tutaj pierwsze zadanie, jeśli chodzi o testnet, to musicie wejść na Explorer Gorli, Ethereum Gorli i wpisać sobie tutaj właśnie wasz adres i wtedy wam się wyświetli tutaj wszystkie akcje, które ostatnio robiliście. Kopiujecie sobie tutaj ten adres HTTP, wklejacie go i jest zadanie wypełnione. A jeśli chodzi o tutaj, to tutaj trzeba właśnie z Explorera wysłać, że dostaliście te tokeny. Więc dopóki my ich nie dostaniemy, to niestety nie będzie się dało tego potwierdzić. Skopiujmy sobie adres kontraktu tego bita i zobaczymy, czy on jest na portfelu. Tu coś mu nie poszło, widzę. Dajemy import token, wklejamy naszego bita. No i ja mam bity normalnie. O, tu mnie teraz zweryfikowali. Dobra, to mi mintuj to. Dobrze, tak.
Chce to. To teraz wchodzimy tutaj, View and Explorer, elegancko. Kopiujemy sobie ten adres, ciach, Ctrl-C. Wbijamy tutaj i tutaj właśnie, proszę bardzo, dostaliśmy te bity. Siemanko. Import, no tutaj to normalnie po prostu wbijamy. Nie wiem, ale tutaj możemy już sobie sklejmować. Później Add Mantle Testnet, no to tutaj też normalnie sobie możemy to sklejmować, bo to już zrobiliśmy. Bridge Testnet Bit to Mantle Network. Tutaj musimy im również wysłać z Explorera. Dobrze, więc teraz wbijamy tutaj na nasz bridge. Elegancko wbijamy sobie tutaj te bity. Elegancko, może nie będziemy wysyłać wszystkich, wyślimy im 15. Musimy dać tutaj approve'a. Akceptujemy to oczywiście, bardzo drogie są te. Approve za 2 dolary to jest trochę drogo, moim zdaniem. Dobra, mamy to. Teraz bierzemy deposit. Ciach i niech to leci w tą przestrzeń Mantle Network, niech to tam nam zarabia czy coś, cokolwiek. W ogóle teraz jest głosowanie na Bybicie, też niedługo ogarnę wideo, chyba nie dzisiaj, lepiej żeby to było jutro, bo tam jeszcze kilka zostało godzin, a znacie moją taktykę, najpierw robimy takie mniejsze głosowanie, sprawdzamy gdzie jest ile głosów i później robimy większe głosowanie przed upływem tego czasu, ale to sobie zrobimy później, a ja już mam faworyta, na którego chciałbym zagłosować, także i tak chyba nawet nie będę sprawdzał, tak jak ostatnio to robiliśmy. Dobra, no tutaj już mamy zdeponowane te środki, widziałem, że przyszło potwierdzenie, możemy poczekać, a możemy tutaj jeszcze wejść dokładnie i skopiować sobie ten hash i wejść tutaj na to Q3 Bridge Bit to Mantle właśnie i tutaj musimy wkleić ten under claim reward. Bardzo dobrze. I tutaj jeszcze mam ostatnie zadanie. Send one test bit to any address on this list. Czyli po prostu trzeba wysłać komuś tego jednego bita, a tutaj już są kolejne zadania na mainnecie. Możecie sobie to przeklikać, ja po prostu nie miałem czasu. Najzwyczajniej. Dobra. No są te bity, widać, że się pojawiły. Możemy teraz... A nie. Tu jest you will receive, czyli jeszcze ich tam nie ma. There was an error, tu robimy reconnect. No są te bity, elegancko są. Można wysłać kolejne tam 10 na przykład z powrotem na to Gorli, żeby nie płakali. Tutaj akceptujemy, że to będzie zwykle trwać trochę dłużej niż w tamtą stronę. Wcześniej mówili, że 15, coś koło tego, a tutaj już tylko 5. No i wysłane i co? I to by było na tyle, to już po całej zabawie. Cały ten Mantle Network i to tylko to. Withdrawal request submitted. Ok, I got it. No i wygląda na to, że to już jest po wszystkiemu, drodzy Państwo. No szkoda, że to tak krótko. Chciałbym tutaj może trochę więcej przeklikać. Także panie Arjunie, może tam by się coś więcej znalazło dla nas. Nie żeby było coś źle, ale tak. No, byliśmy po prostu bardziej głodni niż to, co dostaliśmy. Także... Dzięki wielkie za obecność. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Proszę o zostawienie jakiejś łapki w górę, subskrypcji i siemanko, pozdrówki. Yo!